Dlatego droga, którą muszą pobić przewód jednostki Straży Pożarnej, powinna być jak najkrótsza i staramy się, budując Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, aby lokalizacja jednostek była dosyć ścisła i nie przekraczała czasu dojazdu 15 minut. Takie założenia są dla Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, aby tym na pewno jest wiele mniejsza. Na tym następne samochody ciężkie, piękne samochody, szkodzą na spiesie na parze pojące, czy też sprzęty specjalnego. Sprawianie linii wężowych przez jednostki ochotniczej Straży Pożarnej Skowali Ciężej, które będą wprowadzać linię gaśniczą do budynku. Sprawianie drabiny z podnośnikiem w celu podjęcia osób na wyższej kondygnacji oraz budujemy linię gaśniczą przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej w celu gaszenia pożaru. W czasie gaszenia pożaru zaprezentujemy różnego rodzaju sposoby gaszenia pożarów zewnętrznych, podawanie prądów wodnych rozproszonych, płowych, chroniących strażaka na podejście, rozstawienie kurtyny wodnej. Widzimy, że sprawianie samej drabiny mechanicznej trwa dosyć długo. Jest to spowodowane już tutaj warunkami technicznymi pojazdu. Pojazd musi być wypoziomowany, ustawiony z podporami i dopiero dla zabezpieczenia ratowników, jak również gaszenia pożaru wewnętrznego. Innego sposobu wejścia do budynku zaginionego niestety nie ma. Ratownik bezpiecznie musi mieć osłonę właśnie drugotygodniowy, tak jak mówiłem wcześniej, aby nie być narażony na czynniki szkodliwe związane z dymem. Strażak ratownik ubiera sprzęt ochronny, wyposażenie, sprzęty asekuracyjne i będzie pracował na podnośniku, aby ludzi podejmować właśnie z budynku. Widzimy w oddali gaszenie pożaru. Przy pomocy podawania właśnie prądu wodnych, prąd zwarty,
kurtyna wodna, która pozwala nam na opłynięcie. Pozwala nam na opłynięcie promieniowania cielesnego. Taka kurtyna może być ustawiona przy zbiornikach. Może być ustawiona w lesie. Po prostu pożar przez ścianę wodną raczej nie jest ma możliwości pozostania. Podawanie różnego rodzaju prądów wodnych jest spowodowane tutaj taktyką działań, które umożliwiają nam właśnie podawanie wody na większe odległości. Przy prądzie zwartym prąd rozproszony stosowany jest w przypadku miejsc, kiedy nie jest wskazane podawane dużej ilości wody, a mam tu na myśli pomieszczenia budynka. Kształty przede wszystkim, tak, mamy z tego na wiele cennych rzeczy poza trzeba wydać, natomiast nie jest wskazane zalanie do naboru wody. Jeżeli chodzi o zaangażowania działania wodnego, podawania prądów wodnych i gaszenie pożaru właśnie za pomocą wysokości, za pomocą właśnie tej prądu wodnej. Widzimy, że gaszenie pożaru, czy też wewnętrznego, czy zewnętrznego, no, strażacy również są narażeni na szkodliwe warunki dymu, dlatego pracują w sprzęcie ochronnym, muszą być wyposażeni, osłonięci, żeby bezpiecznie mogli prowadzić działania. Obciążenie kosza jest maksymalnie 150 kg, czyli generalnie dwie osoby 265 kg udźwigu lub też dwie osoby pływać ludzi i wtedy ta przepustowość wyjścia jest na pewno większa, aczkolwiek niebezpieczeństwo poruszania się po drabinie jest o wiele, wiele do czynienia z wysokością. Podjęcie z podnośnika z koszem jest o wiele większe. No widzimy, że jest zagrożenia życia. Jako straż pożarna, jako kierujący działaniem ratowniczym mamy prawo odstąpić od zasad powszechnie uznanych za bezpieczne. Czyli przede wszystkim uratować ludzi, odstąpić od przepisów bezpieczeństwa, ale na pewno nie można tego zrobić w sytuacji, kiedy istnieją inne możliwości ratowania przy pomocy innego sprzętu. Proszę Państwa, do gaszenia pożarów wykorzystujemy przede wszystkim wodę, natomiast do pożarów specjalnych stosujemy jeszcze różnego rodzaju środki chemiczne, środki pianotwórcze, które pozwalają nam na poprawienie skuteczności gaśniczych wody. Dodając te środki chemiczne możemy wytwarzać pianę, możemy stosować proszki gaśnicze, możemy stosować zwilżacze. Wszystko zależy od rodzaju palącego się materiału, od substancji, które są spalane, miejsca, w którym te działania prowadzimy. Wtedy musimy też korzystać z innych technik ratowniczych. W tym momencie na pewno poprawia to jak śnieg. Już mamy chyba wszyscy dosyć tego śniegu w tym roku, ale jeszcze następne osoby, które były w pomieszczeniu, zostały już ewakuowane. Pokażemy jeszcze za chwilę możliwości ratowania za pomocą linek ratowniczych i z większej wysokości, jak strażak będzie ewakuowany. Wiemy, że ratownicy również ocalają się osoby
które przebywają się w budynku, posłuchają posłuchanych całych budynek i zaprowadzili przewodniczący Ukrainy w tym zabudynku. Ale ten samochód jest pamięcią nas kolegę Kurtyn, na którym zabudynku policja będzie doprowadzić dalsze do porządku w sprawie pożaru, podpalenia i prowadzenia sprawców.